Dobry wieczór wszystkim. Witam bardzo serdecznie na moim kanale Tiger 83 z tej strony. Jestem właśnie po pracy, po zakupach. U mnie jest 23:48. Jak to nagrywam, czyli jeszcze dzisiaj, piątek 22 listopada 2024 roku. I słuchajcie, mam do przekazania smutną wiadomość. Ale spokojnie, nie martwcie się, na YouTubie ciągle jeszcze jestem, dalej się bawimy. A chodzi o to, że w czwartek, wczoraj, tak? Jeszcze wczoraj, czyli w czwartek 21 listopada 2024 roku, przepraszam, na oficjalnym forum Fishing Planet pojawiła się informacja, którą akurat zobaczyłem już na Discordzie. Pozdrawiam serdecznie wiceprezesa i ciebie, Karolu, serdecznie. Pojawiła się informacja, że słuchajcie, od wczoraj, czyli od czwartku 21 listopada, za około 3 tygodnie, niestety nie sądziłem, że dożyję takich czasów, bo jestem z Fishing Planet na PlayStation od samego początku. Czyli od 30 sierpnia 2017 roku, a premiera była 29, także około kilkunastu bodajże chyba godzin po premierze, czy nawet szybciej. Czyli jestem od samego początku przez te wszystkie lata, czyli już tak naprawdę 7 lat ponad i nie sądziłem kiedykolwiek, że będzie usuwane łowisko, a jednak stało się. Jak wiemy, od ponad 2 lat jest konflikt zbrojny między Ukrainą a wiadomo kim. I zamiast oni od razu na przykład usunąć łowisko po wybuchu wojny, a mianowicie chodzi o, nie będę mówił wiadomo kogo chodzi, o jakie państwo, ale chodzi o rzekę Achtubę, tak? Powinni tak naprawdę, jak chcieli, usunąć to od razu po wybuchu wojny, a nie przeszkadzało to ani nam, ani im. I tak minęły ponad 2 lata i oświadczyli nam uroczyście wczoraj oficjalnie, że za około 3 tygodnie znika rzeka Aktuba. Naprawdę szkoda, naprawdę szkoda. Mi osobiście jest przykro, nie powinni tego robić. Powinni chociażby ze sklepiku na obisku usunąć flagę tego państwa i byłby po problemie, ale nie. Usuwają łowiska, szkoda. Jak wiemy, wykupione licencje dożywotnie czy na określony czas zostanie zwrócona gotówka na konto, dożywotnia, bitcoiny wrócą na konto, markery wrócą z powrotem do naszego magazynu i łowisko według moich obliczeń około 14-15 mniej więcej grudnia znika z Fishing Planet. Nie sądziłem, że to się w ogóle wydarzy, bo na łowiska czekamy bardzo długo. Czekaliśmy chyba 2 lata ponad na ocean. Kiedyś łowiska wychodziły co mniej więcej chyba około 4-5 miesięcy. Teraz jakoś to w końcu pomalutku wraca do normy i się ruszyło, bo niespełna pół roku po wypuszczeniu oceanu. Ja liczę osobiście, że w czerwcu pojawi się drugie łowisko morskie, bo właśnie w łowienie oceaniczno-morskie Fishing Planet miał iść. Być może jeszcze pójdzie, ale jak wiemy w tym roku, bo nagrywałem też filmik jeszcze na gwiazdkę, może zobaczymy czy nie szybciej, pojawi się nowe łowisko, czyli rzeka Dniepr na Ukrainie. I kto wie, czy to właśnie nie będzie podmianka łowisk, ale moim zdaniem im więcej łowisk, tym lepiej. Mi się wydaje, że większość z was myśli tak samo. Szkoda, bo te łowiska miały swój klimat. Pod mostem można było zaobserwować pociąg, tak, który wozi wagony, czy to z ropą, czy to z pasażerami, czy jakiś inny towar. Kursował sobie co jakiś czas, to jest powrotem. Fajny klimacik był, fajna rzeka. Fajne rybki, bo dużo drobnicy unikatowej i niestety ten przeklęty bersz, z którym ja się męczyłem bodajże chyba za 2 tygodnie, on z powrotem wróci i będzie na rzece Dniepr. Szkoda, bo cała masa fajnej unikatowej drobnicy, gdzie można się było pobawić z użyciem zanęty. Wcześniej mówiłem na przepływankę bolenie, ale jak zobaczyłem co się dzieje na spinningu, to
spławik został odstawiony i spinningowałem z oboleniami. Fajna była jazda z boleniami, również z sumami, które i tak dostałem, można być po tyłku, biorą bardzo rzadko, ale udało mi się w końcu złapać wymarzonego suma ponad 280 cm, chyba zaraz zobaczymy. Miał 60 chyba 3 czy 4 kg, także przez długi czas na konsoli byłem top 1. Także nie będzie również boleni, nie będzie szczupaków, całej tej unikatowej drobnicy, a tak jak mówię, na fiderki, czy to przy użyciu rakiety, czy to przy użyciu koszyczków zamętowych, można się było fajnie z tą unikatową drobnicą pobawić, również liny wchodziły praktycznie, przepraszam, nie liny, tylko leszcze wchodziły z każdego miejsca, po znęceniu unikatowe. Oczywiście największe są na Sandre Baggerse w Niemczech, ale tam trzeba oprócz tego, że zanęcić, wyjdzie unikat i jest po wszystkim, a tutaj jednak dużo tej unikatowej drobnicy, sporo gatunków. Przypomnimy, to sobie zobaczymy pokrótce gatunki i do 5 jeszcze jestem na Ocani do 5 grudnia i później myślę, że skoczymy na rzekę Aktube, żeby sobie przypomnieć, pobawić się z tą drobnicą, zapolować na suma, może na życiówkę z użyciem nowych haków polskich. Zobaczymy, jak to będzie. Także mam nadzieję, że nie usuną wyników z naszego profilu, jeśli chodzi o rybki łapane na Aktubie. Mam nadzieję, że tego nie zrobią, ale no, powinien usunąć flaga ze sklepu i tyle. No moim zdaniem, to jeszcze raz podkreślę, to jest błąd. Im więcej łowisk, tym lepiej. Także szkoda, łowisko miało swój jak najbardziej klimacik. Także najważniejsza rzecz, zresztą to już i tak większość wiele chciałem, żeby to było na kanale, żeby to już u mnie było, że za około 3 tygodnie, w okolicach około 14-15 grudnia 2024 roku zostanie zabrane łowisko, wycofane, usunięte z Fishing Planet naszego kochanego rzeka Aktuba. Naprawdę szkoda. Idę się tylko zalogować. Nie będę opuszczał oceanu, ale tutaj na moim profilu zobaczymy mniej więcej, jakie są rybki. I tutaj myślę, że po 5 grudnia jeszcze raz sobie zobaczymy już bezpośrednio na łowisku i pobawimy się z tą drobnicą, z sumami, z boleniami, żeby to jak najdłużej zostało w pamięci, bo czy rzeka Dniepr będzie tak dobra jak Aktuba, czy lepsza, tego nie wiemy. Chciałbym bardzo, żeby tam były te sumy pospolite powyżej 100 kg, żeby były unikatowe jesiotry, żeby chociaż było, myślę, że część tej drobnicy może być, część na pewno, bo to łowisko w Europie. Także zobaczymy. Ja w ogóle się skończyłem właśnie zmiany popołudniowe, w ogóle się do fishinga nie logowałem, także to jest za ostatnią siatkę, którą łowiłem z sierżantem, gdzie na odcinku był rekordowy bodajże tuńczyk, chyba żółtopłetwy. Chyba tak, gdzie przez godzinkę tam z hakiem łowiliśmy, 3 rybki do misji wpadły. O proszę. Co to jest? Na 3 dni? A nie, na 360 dni. Konto premium, ale nie, to ja podziękuję, to ciekawa sprawa. Zrobię sobie screenka. Ile mamy już odcinka? Chciałem, żeby też żona pozdrowiła was, ale żona powiedziała, że nie. Że nie chce. Czy zmieni zdanie? Przywitasz się z widzami męża? Dam ci słuchawki, co?
Dobry wieczór, witam widzów męża. Proszę o zostawienie łapek w górę i subskrypcji. Życzę dobrego dnia. Pozdrawiam. Także dziękuję bardzo, że moja żona się przełamała, miała stresik, ale pije sobie dzineczka, mój stoi i czeka. Także tak jak moja kochana żona powiedziała, liczę tutaj na wasze łapki, to nic nie kosztuje, a dla mnie to bardzo, bardzo wiele znaczy i mimo, że praca na trzy zmiany dzieci, znajduję jeszcze czas i motywację, żeby live robić i mam nadzieję, póki dzieci jeszcze małe, jak najdłużej. Także nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału, link do Discorda jest w opisie i bardzo proszę, zostawcie łapeczki do góry, oby jak najwięcej. Co tu jeszcze coś dali? Nie chcę konta premium. Boże kochany, nie chcę. Dziękuję. Co tu się... Czy oni, kurczę, coś zaszaleli? Kluby to ja sobie potem zobaczę. Oferty indywidualne. To pewnie każdy dostał. Ale nie. To już, kurczę, teraz tu myślę, ja w takim razie przywitam się tylko z klubowiczami. Także jeszcze raz wszystkich klubowiczów serdecznie pozdrawiam, w szczególności wiceprezesa V46, doktor, D-doktor PL, czyli Karola, również szanowną moderację, czyli również VR46, D-doktor PL, Tomasz89, Pumbex, czyli nasz klubowicz Kuba i Marcel, jak dobrze pamiętam, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. O. I tak, lecimy, słuchajcie, na mój profil, tak jak powiedziałem, ja wszystkie rybki mam ogólnie złapane i przy okazji, skoro tu jesteśmy, to zerkniemy również, bo tak przy okazji, ale to pewnie wiecie, już ja tego nie chciałem nagrywać, też ruszył chyba wczoraj event Święto Dziękczynienia, czyli indeks Złota Kukurydza, ja robiłem jego w zeszłym roku, czyli chyba raczej nie będę go musiał robić, tak mi się wydaje, ciekawe czy jest. Ciekawe, czy jest panowanie lub potwory, wydarzenia, gdzie jest święto dziękczynienia. Złoty indyk, jest gorączka złotego indyka, w zeszłym roku robiłem. Wszystko jest na live, także można sobie podejrzeć. Tak, dokładnie. Pieczone ryby i tak dalej, gotowane. Dokładnie tak. Cały evencik jest zrobiony w zeszłym roku na live, bo to jest nowy, druga edycja. Ok, lecimy na mój profil, bo tak krótko zmieścili i na temat. Chciałbym. A teraz sobie odpalę. O, stoper. Dobry czas. Więc na razie nie chcę wykonać za oceanu do 5 grudnia, tak jak mam konto premium na oceanie jestem, a później myślę, że na chwilę odpuścimy ocean. Tym nic chciałbym zrobić, ale raczej chyba nie zdążę, podejrzewam, zanim wyjdzie rzeka Dniepr, zobaczymy, bo tych rybek jest naprawdę dużo do złapania. Nawet jeszcze połowy nie mamy tego na plugi. No przy okazji możemy sobie podejrzeć, bo trzy rybki doszły. 8 tuńczyków na 23 żółtopłetwych, wielkookich 8 na 21, oczywiście muszą być odpowiedniej wielkości unikaty, jak widać, 160 plus, 165 plus, pacyficzny tuńczyk medalowy przynajmniej 210 plus, też jest 8, tuńczyk biały 50 plus jest 12 na 19 i tunek pasiasty 30 plus jest 6 na 20. Tak to wygląda. Pilkery i krewetki nieruszone, plus oczywiście ryby potwory, czyli pasiaste, ostrze i druga się nazywała rybka. I ta jara i pasiasta ostrza. Pasiasta ostrza, wspólne wędkowanie oczywiście. Dobra, to lecimy, słuchajcie.
Od najmniejszej do największej. Wiadomo, że największą rybą na rzece Aktuba jest oczywiście białka, której niestety nie możemy zabrać. Także napiszcie proszę, jakie byście chcieli rybki zobaczyć. Ja takie swoje typy najważniejsze powiedziałem. Szczupaki chciałbym, żeby też były naprawdę tak ze 30 kilo. Byłoby super. Żeby były jeszcze większe leszcze jak na Niemczech na pewno, brzanki, a brzanki żeby jeszcze były większe jak na Tybrze. I żeby były unikatowe jeśli odrywkące, bo nawet modelowego nie mamy. Dobra, lecimy od najmniejszej rybki. No i sumy oczywiście takie powyżej 100 kg i powyżej 3 metrów. Jaka najmniejsza rybka na Aktubie? No zobaczymy, czy na pewno mam, tylko jaka najmniejsza ryba. A proszę bardzo, jest, czyli babka rzeczna. Ogólnie kilkanaście gatunków mamy na rzece Aktuba i z czego większość jest unikatowych. Większość, tam kilka rybek, mianowicie babka rzeczna, tylko Max Medal. To tak wygląda. Dwa rodzaje babek są i występują nie tylko na Aktubie, chociażby na Niemczech na pewno jeszcze są. Niemcze to najmniejsza, ale chyba tak. Tak mi się wydaje. Nie ma mniejszej rybki. Następnie mamy ukleję pospolitą. Tylko jest oczywiście jako pospolita. Okej. Kieł pospolity. Również jako rybka, tylko pospolita. I za chwilę powinien się zacząć drobnica unikatowa. Babka śniadogłowa, ale to nie tu. Lecimy po kolei. Wiadomo, że skończymy na biłudze oczywiście. Szukamy następnej rybki z rzeki Aktuba. Jest płoć. Płoć występuje na kilku łowiskach w unikacie. Moja życiówka, moja rekordowa płotka złapana 30 sierpnia, czyli końcówka wakacji 2023 rok. Bardzo ładna na czerwoną larwę. 1 kg 161 gramów, 32 cm. Piękna gruchóweczka, piękna płoć. Lecimy dalej. Unikatowa wzdręka. Też ładna, może nie największa stopki, ale to jest moja życiówka, kilo 469. Z tą rybką kiedyś się bardzo długo męczyłem, w końcu złapałem chyba 800 gramów czy niecałe i potem to ruszyło i podczas mego ostatniego chyba pobytu, czyli jak widać też 30 sierpnia 2023 roku życiowy rozpiór siadł 1,5 kilo i 16 gramów. Unikatowa ciosa 1,5 kilo. Za tymi rybkami będę najmniej tęsknił tak naprawdę. Unikatowy krąb. Za tym to w ogóle śmietnikiem. Ale unikat jest. Lecimy dalej. Unikatowa wobła. Tu tak przypomina troszeczkę płotkę. Tak tylko troszeczkę. Całkiem fajna. Unikatowy okoń, ale oczywiście też występuje na Aktubie, ale największy został złapany już w innym miejscu. Jedziemy tylko do biługi. Unikatowy jaś, 2,5 kilo, też występuje jeszcze co najmniej na pewno na kanale Gendawa w Holandii w unikacie. O, unikatowy berż, z tą rybką się męczyłem za 2 tygodnie, zanim w końcu udało mi się go na spinning. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba przypadkowo, 10 marzec 2019 roku, tak mi się wydaje, że z kilku chyba metrów uderzył, jak już miałem przy brzegu przynętę, to chyba tak jakoś to wyglądało. Maksymalna waga dochodzi jego do 3 kg, jak dobrze pamiętam. To jest mój jedyny unikat i go potem już więcej nie próbowałem łapać. 2 kg 940 gramów. Taki mini sandaczyk, nie? Ale spoko. Fajnie wygląda. Fajnie kolorki ma.
Dobra, lecimy dalej. Jeśli jakąś rybkę pominę, to bardzo przepraszam, ale postaram się nie, a wtedy sobie zobaczymy już na sesach Achtuba, ale chyba nie pominąłem jeszcze żadnej rybki. Już są większe, lecimy dalej. A pozostało unikatowa drobnica. Są też unikatowe leszcze oczywiście, ale największe są właśnie w Niemczech. Unikatowy sandacz pospolity, 6,5 kilo. Również u 10 marzec 2019, to tak jak Bersz. Czy niekoniecznie? Gdzie ten Bersz? Tu gdzieś będzie zaraz, nie? O, 10 marzec, to w tym samym dniu dwie życiówki. Jeden jest. I co? I tak naprawdę została już końcówka. Wiadomo, że są unikatowe szczupaki do 20 kg. To tak naprawdę chyba dwie rybki zostały, tak? Czyli sum i biłga. Być może jakoś pominąłem, bo to jestem zmęczony po pracy, także a propos jesiotrów, to była kiedyś właśnie taka historia, że biały jakiś czas temu był na Michigan. On od początku był na Delcie, ale później powędrował na właśnie na Michigan i jeziorny, jak został wpuszczony do Michigan, powędrował po jakimś czasie na Deltę, a potem z powrotem. I ja akurat dwie życiówki, tylko tylko akurat zdobione, ale akurat dwie życiówki jesiotra, zarówno i białego, jak i jeziornego zapałem na właśnie na Michiganie, to zaraz będzie właśnie widać. Jest jeziorny, 21 kg. I biały, też z Michigan, jak widać, prawie 26. Szczupak oczywiście największy mój to jest na Michiganie. Okej, okay, czyli to już tylko dwie rybki zostały, tak? A nie, przepraszam, jeszcze pominąłem i rzymca pominąłem, bolenia. Nie jest on jakiś wybitny, bo bez zanęty, jeszcze zanętą nie łapałem boleni. Pominąłem bolenia. Aha, chyba 11 coś, chyba czy... Gdzie ten boleń mu jest? Jest. 11,693. Życiówka. Tu był za łapanie chyba leszcze X-Series Wobbler. Ja jego chyba z półtora roku temu, czy coś takiego, przez zabawę ze sprzętem straciłem, mimo że od razu cofnąłem hamulec, niestety unikat chwycił i ułamek sekundy, mimo że zareagowałem od razu, niestety straciłem tego Wobblera. On jest do ponownego zdobycia w zawodach, ale niestety ja nie mam w zawodach doświadczenia takiej chociażby jak Tomasz, który ma całkiem pokaźny zapas, ale znalazłem sobie, troszeczkę było mi smutno, ale znalazłem sobie alternatywę i największy, jak widać, siadł na ściu złotego kranka. Oczywiście jest to Wobbler z eventu halloweenowego. Także taki fajny boleń. Czyli białuga i sum, tak? Suma najbardziej będzie mi szkoda, najbardziej. No ale zobaczymy, może będą większe, na to liczę. Dobra, jest białuga. Też byłem top 1 przez długi czas. 9 czerwiec 2022 roku, 72 kg i 503 gramy. Niestety jej nie można zabrać, bo jest pod ochroną. 257 cm długość. 72 kg i 503 gramy, 9 czerwiec 2022. No i wisienko na torcie jest oczywiście mój sum. Przez długi czas na konsoli byłem top 1. Też i swego suma się doczekał właśnie Trio na Xboxie, jak już złapał pierwszego, a cały czas trzymałem kciuki i mu dopingowałem w
Po długim czasie mu się udało, ale jak już się udało, to poszło i zaczął łapać powyżej 60 kg regularnie. Chyba do 70 kilo chyba jest max waga, tak mi się wydaje, aczkolwiek nie jestem pewny, możecie napisać w komentarzu. 20 czerwiec 2022 roku, czyli takie bieluga. Nie, ale ten sam, miesiąc też ten sam. 64 kg i 844 gramy. 64 kg i 844 gramy. Torpeda z tej rzeki, z Achtuby, 282 cm na duży kawałek ryby. Łapałem wtedy wówczas na 14, kiedyś one brały, jak tylko to łowisko się pojawiło, bardzo dobrze. Potem wraz z upływem czasu brały kiepsko, rzadko. Ale tu myślę, że wrócimy, to spróbujemy pobawić się właśnie z tą drobnicą, z boleniami. Może po raz pierwszy spróbuję je łapać przy użyciu zanęty, jak i również na pewno chciałbym jakiegoś 60 plus jeszcze suma dorwać. Także tyle. Jeśli to jakoś ślipka została pominięta, to przepraszam sobie. Przyjrzymy jeszcze raz, jak już będziemy właśnie na łowisku, żeby to już było, można powiedzieć, nie materiał leciwy z tego roku, dwóch lat czy i tak dalej, a świeży, bo niestety już rzeki Achtuby już niebawem, za około 3 tygodnie już niestety nie będzie. Szkoda. Także ja będę najbardziej za tym sumem tęsknił, ale jeśli tutaj dadzą dwukrotnie większego, no nie wiem, może chociaż taki, że miał powyżej 100 kg i powyżej 3 metrów, to będzie spoko, a z tej drobnicy to na pewno przychodzi bersz, na pewno tam płoć, jaś, tam jest cała lista rybek, także część na pewno tej drobnicy przejdzie, na pewno sum będzie, szczupak, tak, będą również jesiotry, sumy, raczej pospolite, bo to Europa. Także słuchajcie, takie najważniejsze właśnie info, że rzeka Achtuba niedługo już znika z naszego ukochanego Fishing Planet za około 3 tygodnie. Podejrzewam, że to będzie 14-15 grudzień, coś takiego. A nowe łowisko, czyli Ukraina i rzeka Dniepr, przywitamy, tak mi się wydaje, na gwiazdkę, jak oni mówią w tym roku. Zrobił to na święta prezent, może wcześniej, zobaczymy. Szkoda, moim zdaniem bardzo szkoda, no ja swoje zdanie wyraziłem. I więcej łowisk, tym lepiej. To łowisko też było fajnie. Takie Niemcy jest dużym łowiskiem, a jest słabo zagospodarowane. A Achtuba była spoko, moim zdaniem. Także myślę, że po 5 grudnia wrócimy, żeby sobie już, bo naprawdę długo tam nie byłem, pewnie z półtora roku, jak nie lepiej. I sobie tam się właśnie pobawimy. Także dajcie znać, proszę, w komentarzu, co o tym myślicie, jakie rybki chcielibyście, żeby się pojawiły właśnie na rzece Dniepr jeszcze w tym roku. Ja dziękuję bardzo wszystkim śliczne za oglądanie, życzę wszystkim miłego weekendu. Prawdopodobnie, mam nadzieję, że jutro zrobię live, jak się uda, będziemy się bawić na oceanie, a po 5 polecimy na rzekę Achtuba, żeby sobie odświeżyć wspomnienia, jak kiedyś to kapitalnie wyglądało. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim bardzo śliczne za oglądanie. Życzę wszystkim Wam dużo zdrowia, miłego wieczoru, miłego weekendu. I bardzo proszę, zostawcie łapeczkę do góry, będę bardzo wdzięczny. Link do Discorda jest w opisie. I zapraszam bardzo serdecznie nowe osoby do zasubskrybowania kanału. Trzymajcie się, do usłyszenia, dobranoc, cześć. Łezka się kręci. Dobranoc.